Nächste Rednerin ist Frau Jadwiga Wiśniewska für 1:30. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Nie popieram tego projektu, gdyż jak większość dokumentów wychodzących z Komisji ENVI stroni on od pragmatycznego podejścia do tematu, bazując raczej na demonizowaniu węgla i narzucaniu państwom członkowskim odejścia od stosowania tego surowca. Projekty tego rodzaju łamią zasadę neutralności i naruszają kompetencje państw członkowskich do decydowania o strukturze swojego zapotrzebowania w energię. To, że emisję można zmienić pragmatycznie, nie wykluczając żadnego źródła energii, pokazuje przykład Japonii, Chin, Indii, które upowszechniają technologię nadkrytycznego procesu spalania węgla, co prowadzi do obniżenia emisji nawet o 30-40% oraz znacznie poprawia wydajność bloków. Może to mieć kolosalne znaczenie z punktu widzenia państw, dla których redukcja emisji oznacza zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, tak jak w przypadku Polski. Niestety tekst raportu ENVI nie dopuszcza nawet takiej opcji. Dane te możecie znaleźć w raporcie Centrum Czystego Węgla czy Międzynarodowej Agencji Energii. Nie zgadzam się więc na ograniczenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, bowiem bezpieczeństwo energetyczne równa się w Polsce bezpieczeństwo narodowe. Jednym z najczęściej stosowanych słów w parlamencie jest solidarność. Dlaczego w przypadku polskiej gospodarki opartej na węglu ono nie występuje? Dziękuję. Danke. Und nun ist Herr Nils Torvalds für 1 Minute am Wort. Thank you, Madam President. When we in 1998 recorded the warmest year in modern history, there was still an easy way out.